Witajcie kochani, witam was serdecznie na kolejnym horoskopie, w kolejnym tygodniu. Pamiętajcie kochani, że z czasem te horoskopy są bezterminowe, więc możecie dowolnie buszować po kanale, poszukując informacji dla siebie. Jeżeli tylko tytuł cię przyciągnie, czy okładka, to wierzę, że tam są informacje dla ciebie. Pamiętajmy wszyscy kochani, że są to czytania ogólne. Bierzmy co rezonuje, a co nie rezonuje. Zostawmy dla tych osób, które ważnym jest dla nich, żeby na dany moment to usłyszały. Oczywiście korzystajcie tu dowolnie, bo nagrywam w systemie otwartym, co daje nam możliwość poszukiwania informacji nie tylko w znaku słonecznym, ale także ascendent księżyc bardzo często rezonuje dużo lepiej niż samo słoneczko. Może poszukuj też informacji w kosmogramie, co masz w Marsie, czy w Wenus, czy w Merkurym, to też są ważne obszary. Kto ma ochotę, kochani, zapraszam serdecznie na mój drugi kanał Tarot i Orakle, gdzie wszystko na temat kart, nauka tarota i różne magiczne rzeczy będą się działy. A dzisiaj zapraszam was serdecznie już, kochani, do horoskopu. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku koziorożca. Witajcie, kochani, na czytaniu. Zobaczmy, co tu dla nas na ten czas. Mamy 10 pentakli, pazia mieczy w relacjach, w związkach, miłości i rada jest, wow, dwóch paziów. Mamy pazia buław. Dobra, sprawy zawodowe, urzędowe. Zobaczmy. Tu nam się pojawia as kielichów. Dobrze, co jeszcze? Mamy, czekajcie, nie, to jest rada, a tutaj mamy 8 mieczy. Tak nam to wypadło. Ok. No dobrze, i rada jeszcze do obu obszarów. Radę mamy siłę, kartę siły. Dobra. Zobaczmy sobie od razu może runę na ten czas. Runa na ten czas. Runa Kenas, ale nam się odwróciła, słuchajcie. Jakby coś tu jest przyduszone, coś tu jest przyblokowane. Kochani, jakaś energia jest tu przyblokowana u was ewidentnie. Coś jakby się troszkę tli, ale się nie pali, prawda? Tak jakby był jakiś zanik sił, energii właśnie. Coś tutaj jest przyblokowane bardzo. Jakby ktoś wam odbierał energię. Jakby ktoś wam tutaj chciał odebrać albo odbierał tą siłę, tą moc. Okej. No dobra. Tu jeszcze nam Lagus wyskoczyła, szukaj informacji, idąc za głosem intuicji, swojego wewnętrznego głosu, podpowiedzi, bo ta informacja będzie dla ciebie jak najbardziej właściwa. Dopytajmy w takim razie, 10 pentakli i tutaj mamy asa buław, teraz paź mieczy. Paź mieczy, jeszcze raz, paź mieczy dla koziorożców. Wieża. Paź buław. I trzy kielichy, dobra, as kielichów. 9 pentakli nam się odwróciło. Ktoś tutaj, kochani, wampirzy ewidentnie w obszarze, jakby ktoś tutaj żeruje na twoim dobrym sercu, koziorożcu. I to jest ewidentnie widoczne tutaj, bo twoje jakby zasoby finansowe przez to są podbierane, dosłownie tak czuję. I ty nie widzisz tego albo nie chcesz tego widzieć? Może to jest ktoś ci bliski tutaj? Już sprawdzam. To może być, kochani, nawet dziecko albo ktoś z rodziny. Ktoś młodszy na pewno od ciebie i na pierwszy rzut oka to jest ktoś taki radosny i fajny i przyjacielski, prawda, i w ogóle, ale tutaj albo ten ktoś bardzo ci zazdrości czegoś, albo... Kurczę, jakieś czary mary tu czuję dosłownie wokół tego, nie wiem jak to mam wyjaśnić. Dopytajmy jeszcze, arcykapłan. Arcykapłan. Drugi raz arcykapłan. Czyli taka jest rada. Odwołaj się do swojej mądrości, do swojej wiedzy. Albo też może potrzebujesz doradcy tutaj w tym obszarze, prawda? Może ktoś powinien ci tu podpowiedzieć, doradzić, wskazać, pokazać.
właściwszą ścieżkę, drogę albo prawdę na ten temat, bo ty tu czegoś nie widzisz, nie widzisz prawdy, która jest taką oczywistą, a ty gdzieś tutaj masz przyblokowanie na ten temat. Co tu mamy? 33. Posłuchaj tej wiecznej pieśni twojej duszy, jakby dostosuj się do niej, aby usłyszeć jej wołanie, jej informacje dla ciebie i zaufaj temu prowadzeniu. To co przedtem mówiłam, kochani, tutaj, że intuicja będzie was prowadzić, intuicja, dusza, wyższa jaźń, jak tego nie powiecie, prawda? Ewidentnie tutaj zobaczcie, zaufanie, znowu, zaufaj swojej wyższej jaźni, zaufaj sobie, zaufaj temu głosowi wewnętrznemu, który cię prowadzi. Tutaj jest jakaś osoba, która ewidentnie działa na twoją niekorzyść, wręcz powiedziałabym w obszarze pracy, spraw zawodowych tak dalej, to wręcz na twoje straty. I to jest ewidentnie, zobaczcie, jest twoja energia, twoja miłość, serce, prawda, siła, którą wkładasz, i 9 pentakli tutaj widać, wypływ jakby tej energii, prawda? No i zobaczcie, z czym się łączy, z tą młodszą osobą, paź buław. I ty nie widzisz tego, jakby blokujesz się na to, że to ten ktoś wysysa z ciebie tą siłę, tą energię. Może to być oczywiście osoba jako partner, partnerka, może być rodzina, może być współpracownik, może być, no nie wiem, praktykant, praktykantka, ktoś młodszy generalnie, z kim tu pracujesz i ewidentnie widać, że działa na twoją niekorzyść. Może nie do końca też świadomie, może po prostu myśli ma takie negatywne gdzieś w tym obszarze. Zobaczcie, jaka piękna karta. Mamy białego gołębia. Nowy początek, zobaczcie. Nowe przygody czekają, przyjmij je i przeżywaj swoje życie z pasją. No właśnie. Może tutaj blokujesz się jakby na starej pracy, na starych zasadach, regułach, a tu by trzeba przejrzeć to i zastanowić się, czy by nie trzeba wprowadzić nowych zasad, nowych reguł, czegoś innego, czegoś nowego, czegoś świeżego. Zobaczcie, jakaś relacja karmiczna nam się tutaj pojawia. Dobra, sprawy prywatne, bo tutaj tego tematu żeśmy jeszcze nie poruszyli. Tak, kwestia rodziny na pewno się pojawia w tym czasie i jakieś komunikacja w obszarze rodziny, bo mamy tutaj 10 pentakli i as buław, czyli tutaj coś będzie trzeba może wyjaśnić, przedyskutować, może jakaś nowa propozycja, nowy pomysł. W każdym razie coś tutaj się dzieje w tym obszarze tej rodziny. Może będzie się trzeba dzieckiem zająć albo dziećmi, może tutaj trzeba przygotować jakąś imprezę rodzinną, bo też tak tutaj czuję. Jakieś dzieci tu mogą w szkole nawywijać jakieś kwestie, będzie się trzeba udać tam i się tym zająć. Ale generalnie widzę tutaj jakiś duży przełom w związku z informacjami, które tu przychodzą. Mogą być szokujące, może to dotyczyć twojego dziecka, dzieci, dziecka bardziej, bo tutaj widzę, że jedno jakby bardziej, jeżeli masz więcej niż jedno dzieci, to któreś dziecko daje ci mnóstwo radości i jest takie właśnie, powiedziałabym, do serca przytul, prawda? A drugie znowu troszeczkę takie bardziej psotliwe. I to jest karmiczna relacja tutaj u ciebie, której nie da się tak po prostu zakończyć. Natomiast możesz wprowadzić tu nową energię, możesz jakby zakończyć tą pętlę karmiczną między wami, transformując waszą relację, to jak ze sobą współistniejecie, egzystujecie, żeby uwolnić się od tego, co tutaj jest takiego między wami kolczastego, tak powiem, i przyjąć kompletnie nową formę podejścia, zachowania. Takie rzeczy nie są łatwe, słuchajcie. Trzeba się trzymać jakby konsekwentnie tego swojego pomysłu na tą zmianę. I pomimo, że ta energia jakby tutaj będzie blokować, bo tu widać, że ta karma coś tu blokuje u ciebie,
Natomiast jeżeli się ty uprzesz, jakby, że to masz zrobić, chcesz zrobić, to ewidentnie to się zadzieje. Także ja czuję, że tutaj masz możliwość ruszyć tą energię, masz tą siłę, zobacz, tu jest pokazane. Masz kartę siły, czyli masz tą siłę, masz tę moc, żeby to ruszyć. Zaufaj sobie, zaufaj swojej energii, zaufaj swojej intuicji. Może tu masz właśnie jakieś osoby, które też mogą ci gdzieś doradzić w tym temacie. I rusz z tym. Zobaczmy prawdę ukrytą. Ktoś tu, zobacz, mówi, że ukrył przed tobą, kim tak naprawdę jest. Dobrze. I druga, ktoś mówi, wiem, że wszystko popsułem, zepsułem czy zepsułam, prawda, jeżeli kobieta. I co tu jeszcze czuję, kochani, w tym obszarze, to w kwestii rodziny. Tutaj jakieś nowe rzeczy może będą, może będzie, wiecie co, może się dowiesz, że ktoś jest w ciąży na przykład, albo że jest nowa osoba do rodziny, tutaj się ma, jakby wchodzi, prawda? Może to być nowy chłopak, nowa dziewczyna, mężczyzna czy kobieta, jeżeli tutaj gdzieś relacja jakaś, ale czuję tu ewidentnie taki nowy dodatek jakby do rodziny, czyli albo ciąża, albo w ten sposób, albo nawet tutaj czuję, że ktoś może zdecyduje się na jakiegoś, nie wiem, kotka, pieska. No czuję tutaj po prostu taki, że powiększa się rodzina jakby, wiecie, tak jakby pojawia się ktoś nowy. O, jeszcze jedno czuję. Mogą być tu jakieś zaproszenia, propozycje, wiadomości, wyjścia na spotkania, randki i tak dalej. Natomiast mam tu takie poczucie, że gdzieś ta rodzina cię będzie tu blokować. I jeszcze tu czuję, że jakieś osoby będą miały ochotę na jakiś flirt na boku, nawet będąc w związku małżeńskim. Tak czuję. Uważajcie tu, kochani, na tą dziewiątkę pentakli. To mnie najbardziej tu stresuje u was, bo ta energia pokazuje jakby, że to jest jak wyczerpany akumulator, prawda? I tak jakby było wszystko cudownie i nagle myk, to się obraca i wszystko jest beznadziejnie, jakby tak kompletnie się wszystko zmieniło. Dlaczego? Bo ktoś tutaj wysysa z ciebie energię, jakby zabiera ci tą energię, która tobie przynależy się. Możesz sobie zrobić takie odcięcie, kochani, to jest bardzo proste, wystarczy, że powiesz imię, swoje nazwisko, tu i teraz, możesz datę urodzenia sobie jeszcze powiedzieć, odcinam się od wszystkich wampirów energetycznych, które ze mnie tutaj wysysają energię z mojego życia, z mojego portfela, prawda, z moich finansów, odcinam się raz na zawsze od nich wszystkich, napełniam tutaj te przecięcia energią uzdrowienia, uleczenia i bez możliwości powrotu tych energii tutaj do ponownego wysysania, prawda? Zakazuję, wyrzekam się, zamykam to, odcinam to i możesz na końcu powiedzieć, oczywiście taka jest moja wolna wola, dlatego tak już jest, bo pamiętaj, to co mówisz, to jest ważne i święte i możesz jeszcze powiedzieć tutaj na koniec, moja energia jest tylko moja, i tylko ja mam prawo i tylko ja z niej korzystam. I tak już jest, bo taka jest moja wolna wola. Tak, koziorożce kochane, tak, z mocą, z siłą. Możecie sobie to zapisać, i potem oddać któremuś z żywiołów, prawda? Możecie to wypowiedzieć sobie na głos, ale to wtedy trzeba z siłą, z mocą i wyraźnie, prawda? Z powerem. Ja czuję, że jak coś takiego zrobisz, to ta energia tutaj powróci, jakby do ciebie powróci to, co zostało ci tutaj zabrane, jakby twoje środki tutaj zostały przekierowane w inną stronę zupełnie, do czyjegoś, jakby komuś tutaj napychasz kieszenie. Dosłownie tak czuję. I może fizycznie, a może po prostu energetycznie. Jak tak zrobisz, to tu czuję, że wszystko po prostu ruszy jakby z miejsca. Dobra, zobaczmy jeszcze mini, wybierz kartę na trzy możliwości. 1, 2 i 3. Możesz zapytać o osobę, o sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3, jedyneczka. Mamy tak, numer 2. Najpierw odpuść przeszłość i numer 3. Idealny moment.
Dobrze, kochani, tyle. Ciekawy tydzień. Na pewno dużo się będzie działo, także nudzić Wam się, kochani, nie będzie na pewno. Pamiętajcie, żeby zaufać sobie, nie słuchać ego, bo ego Was będzie tu no, gdzieś wprowadzać w jakieś zakłopotanie, w jakieś pogubienie. Bardziej ta wiedza, doświadczenie i intuicja wewnętrzna, głos wewnętrzny. To jak najbardziej. Utulam mocno, kochani, i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Pa, pa.